Stowarzyszenie Szansa dla Każdego otworzyło nową pracownię komputerową dla swoich podopiecznych. Inwestycja odbyła się przy wsparciu finansowym fundacji, która dołożyła około 50 tysięcy złotych. Nowoczesny sprzęt elektroniczny oraz splanowane kursy z informatyki mają wyrównać szanse tych, co najbardziej tego potrzebują. Karolina Komada. Generalny remont i przede wszystkim nowoczesny sprzęt komputerowy. Stowarzyszenie Szansa dla Każdego otworzyło nową pracownię komputerową dla swoich podopiecznych. Wyrównujemy szanse naszych dzieci, które ten dostęp ich do informatyki, do zajęć komputerowych w szkołach. No jeżeli klasa jest 30-osobowa, no to wiadomo, że ten zakres jest niewielki, także tutaj mogą sobie uzupełnić i zrealizować te swoje pasje informatyczne i komputerowe. Najnowsze konsole, gry, okulary, VR to wszystko dzięki wsparciu Fundacji Ekon, która na co dzień stara się rozszerzać świadomość ekologiczną. Fundacja już od wielu lat, bo 2015 roku, opracowała różnego rodzaju kampanie edukacyjne i dla osób starszych, i dla młodzieży, i dla dzieci. Jedną z pierwszych naszych kampanii edukacyjnych była kampania dotycząca segregowania odpadów niebezpiecznych. Sama inwestycja w pracownię to też inwestycja w rozwój dzieci. Nie tylko będą one mogły korzystać z komputerów, ale też będą mogły brać udział w kursach informatycznych. Nie mając możliwości ze względów czasami finansowych rodziców, nawet na dostęp do komputerów, tutaj te możliwości uzyskują. Także nas to bardzo cieszy, bo to jest kolejny punkt, który uzyskaliśmy taki w pełni przygotowany i jak w środku widać nowoczesny, taki gościnny dla dzieci, taki ciepły i miły. A przecież o to chodzi, żeby te dzieci te warunki miały jak najlepsze, bo to one będą tworzyły wspólnotę. Stowarzyszenie Szansa dla Każdego realizuje wiele projektów i działań na rzecz dzieci. Organizują wyjazdy, zajęcia pozalekcyjne i zapewniają opiekę pedagogiczną.